Hej, hej, jestem Insulinka i w tym odcinku będę lektorem. Na Discordzie jestem strażnikiem rysunku i jestem odpowiedzialna za sprawdzenie Waszych rysunków pod względem łamania praw autorskich. A teraz wytłumaczę, o co chodzi w serii odcinków Przerysujecie. Jest to najprościej mówiąc przerysowanie Waszych rysunków przez KR-u, czyli autorkę poradników jak rysować mangę. Chcesz wziąć udział w wydarzeniu, ale nie wiesz od czego zacząć? Po pierwsze, musisz być członkiem oficjalnego serwera na Discordzie. Link do serwera znajdziecie w opisie filmu albo w postaci QR kodu w prawym górnym rogu tego filmu. Zeskanuj go swoim smartfonem i dołącz do naszej społeczności. Następnie musisz przypisać sobie rangę wiekową, po czym będziesz mieć dostęp do kanału Przerysuję Cię, gdzie powinieneś przesłać swoją pracę. Następnie zostaniesz przyjęty do listy uczestników do najbliższego losowania. Dodam również, że obowiązują pewne zasady dotyczące Waszych rysunków, a dokładniej, możesz zgłosić tylko i wyłącznie jedną pracę. Jeżeli wyślesz kilka rysunków, to zostanie przyjęta dokładnie ta, która została wysłana jako pierwsza. Styl pracy jest dowolny i niekoniecznie musi być w kolorze. Najważniejsze jest to, iż przerysowane rysunki nie będą uwzględniane, a będzie to sprawdzane przez samą KR-u oraz administrację serwera. Halo, halo, KR-u, jesteś? Halo, halo, bez odbioru jestem tutaj oczywiście i dziękuję Insulinku, że po raz kolejny pomagasz mi przy tej produkcji, chociaż nie wiem, czy powinnam tak to nazwać, ale mniejsza przy tej produkcji, więc dziękuję. Wracając jednak do tego, po co się dzisiaj tutaj zebraliśmy, czyli przerysuję cię i mamy kolejny odcinek, czyli piąty, gdzie praca wylosowana jest autora Miyu-san, więc mam nadzieję, że będziesz z nami razem tutaj do końca i zobaczymy, jak ta praca rzeczywiście będzie wyglądała w efekcie końcowym. Dzisiaj właściwie nie miałam takiego planu, o czym chcę rozmawiać. Właściwie miałam kilka tutaj typów, a pierwszym z nich był światłocień, następnie perspektywa, ale uznałam, że tematy te oba są dość trudne do opisania, zwłaszcza, że nie będą pokazywać ćwiczeń albo jak to powinno rzeczywiście wyglądać, więc myślę, że nagram takie poradniki osobne i to nie będzie nawet jak rysować mangę 2.0, tylko myślę, że wymyślę, dziwnie to brzmi, ale tak, myślę, że wymyślę jakieś poradniki takie, które będą opisywały różne terminy w rysownictwie i wtedy tam to podciągnę, bo to jest taki dość dość obszerny wręcz temat. Tak jak mówiłam, z tamtego rezygnujemy i pomyślałam, że należy teraz powiedzieć trochę o tym, co my mamy w głowie, czyli powiemy o samokrytyce, czyli nadmiernej, która czasem jest za bardzo przesadna, albo również o jej braku, co jest złym nawykiem. Okej, świetnie, samokrytyka, ale na 100% mogę się założyć, że znajdą się osoby, które nawet nie wiedzą, co ten termin oznacza. Zatem wyjaśnię, co oznacza słowo samokrytyka. Jest to właściwie takie przyznanie się do błędów, zazwyczaj publiczne, ponieważ publikujemy swoje rysunki i przyznajemy się do tego, co robimy źle. Chyba że nie widzimy tych błędów, to należy przyjąć tę krytykę od kogoś innego. Ale samokrytyka to jest całkiem co innego niż krytyka innej osoby. W końcu samokrytyka, czyli samo, czyli my sami patrzymy na swoją pracę i potrafimy tutaj wyciągnąć błędy i widzimy je i przyjmujemy to z pełną świadomością, czyli nie żyjemy w takim kłamstwie i nie jesteśmy takimi zadufanymi w sobie narcyzami, tylko chylimy głowę i wiemy, że trzeba coś poprawić i że trzeba pracować, no i to jest takim plusem. Termin, o którym dzisiaj mówimy, zazwyczaj pojawia się, kiedy powielamy te same błędy albo utrwalamy w sobie nieprawidłową technikę, a to po dłuższym czasie niezwykle trudno jest wyeliminować. I właśnie w takim momencie pojawia się samokrytyka, właściwie zazwyczaj, ale nie zawsze, bo są osoby, które mają to właściwie gdzieś i się upierają, że robią dobrze, bo to jest ich styl. No, ale tutaj
to można sobie głowy powyrywać, bo nie zawsze ludzie mają rację i różnie to bywa. Ale wtedy, jeżeli powielamy często te same błędy i zaczynamy je dostrzegać, to budzi się w nas odrobina samokrytyki, która umożliwi realną ocenę waszych prac i postępów. Ale z drugiej strony jest również ważna opinia kogoś z zewnątrz, najlepiej osób, które sobie lepiej w tym radzą, czyli takich a la profesjonalistów albo wręcz profesjonalistów, ale czasem ciężko jest po takich sięgnąć, którzy wytłumaczą wam, co robicie źle i jak poprawić swoje błędy. Okej, bo mówimy tutaj, że się uczymy i się źle nauczyliśmy rysować i wtedy pojawia się samokrytyka. To nie jest właściwie tak do końca prawda. To jest jedna tylko z dróg, która może się pojawić z tym terminem. Normalnie to przy każdym rysunku, który wykonamy, to znajdujemy zapewne jakieś błędy. Może nie od razu, ale z czasem. I wtedy wewnętrznie rozmawiamy ze sobą. To tak dziwnie brzmi, ale tak. Wewnętrznie rozmawiamy ze sobą i przyjmujemy do siebie komentarze odnośnie swojej pracy. I wtedy może pojawić się problem. Kiedy tych komentarzy może być za wiele i osoba może nie zacząć sobie z nimi radzić. I wtedy ta samokrytyka jest nieco negatywna. Negatywna w tym znaczeniu, że źle na nas wpływa. Mowa o tej negatywności, te nasze myślenie w głowie wygląda tak. Nic nie potrafię zrobić dobrze. To jest takie pierwsze stadium, które nie wydaje się straszne, prawda? Ale następnie pojawią się myśli, jestem do dupy. I wtedy zaczyna się problem, bo ciągłe myślenie negatywne o swojej osobie może powodować wiele chorób i mowa tutaj chociażby o depresji, która może w następnym kroku przyczynić się do zniknięcia pewnych osób. Ojej, bo zaczynamy bardzo tutaj nachodzić na takie tematy, których nie lubię, bo bardzo nie lubię takich smutnych tematów, ale czasem należy je poruszyć. Ale tak odwracając kota ogonem, te negatywne myślenie powinno wyglądać bardziej pozytywniej, czyli mam prawo do błędów i mam wiele w sobie mocnych stron. I to jest właściwie taki plus. Ta samokrytyka powinna wyglądać dokładnie tak. Nie możemy się poddawać, ale wiemy, że coś jest z nami nie tak. Może, no nie pod względem nas samych, ale naszych umiejętności rysowniczych, bo nie odchodźmy od tematu, mowa cały czas o rysowaniu. Tak więc ujmując temat do końca, intensywna i częsta samokrytyka jest formą samosabotażu. Oznacza to, że krytykując samego siebie, robimy coś przeciwnego temu, co dla nas zdrowe. Zdrowe. Samokrytyka jest zdrowa w pewnej ilości. Kiedy nie dochodzi właśnie do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że mamy później problemy z samym sobą i nie możemy się pogodzić z tymi błędami, które popełniamy. Więc dlaczego właściwie sami siebie sabotażujemy? A dzieje się tak, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do przeżywania wewnątrz siebie pewnych wydarzeń bądź sytuacji, z którymi sobie nie radzimy. Co prawda są osoby, które otwarcie dzielą się z osobami odnośnie swoich problemów, ale większość z nas trzyma to wewnątrz głęboko w sobie i jeżeli te emocje w nas wybuchną, to zaczyna się pojawiać problem. Więc, biorąc pod uwagę rysowanie i że sobie z czymś nie radzimy, należy myśleć o tym pozytywnie, żeby po prostu rysowanie było dla nas przyjemnością, a nie powodem do jakichś trudnych sytuacji. Tak więc, myślcie pozytywnie o rysowaniu, a widząc osoby, które rysują od was znacznie lepiej, należy przyjąć od nich jakąś krytykę i może poprosić o jakieś ćwiczenia, które pomogą wam jakoś się rozwinąć. To jest bardzo dobre, pomyślcie o tym. Jak widzicie, praca idzie ku końcowi, więc przekazuję ją do właściciela, a my przejdziemy do spraw organizacyjnych. Co prawda, do następnego odcinka mamy już wylosowaną pracę, ponieważ nieco te odcinki nam się poprzesuwały z pewnych względów, ale nadal zbieramy rysunki do 8 odcinka, przerysuję cię, więc śmiało wysyłajcie nam swoje rysunki. Tak więc nie bój się i weź udział w evencie, przerysuję cię.